Cześć! W tym filmie dowiesz się, jak zabezpieczyć kartę SIM kodem PIN. Kod PIN to czterocyfrowe hasło, które wpisujesz za każdym razem, gdy uruchamiasz swój telefon. Dzięki niemu możesz zabezpieczyć swoją kartę SIM na wypadek zgubienia lub kradzieży. Jeśli korzystasz z oferty na abonament lub mix, Kod PIN wraz z kodem PUK otrzymasz w kopercie z kartą SIM. Natomiast gdy korzystasz z oferty na kartę, to kod PIN dla twojej karty SIM ustalisz samodzielnie, wybierając dowolną kombinację od 4 do 8 cyfr. Postaraj się, by wymyślony przez ciebie kod był trudny do rozszyfrowania. Do ustalenia kodu PIN w ofercie na kartę potrzebny będzie kod PUK. Znajdziesz go w ramce od karty SIM. Wpisz gwiazdka gwiazdka 0,5 gwiazdka, podaj kod pók, gwiazdka, następnie kod pin, gwiazdka, powtórz kod pin. Zakończ krzyżykiem i zatwierdź przyciskiem połączenia. Niezależnie od oferty, z której korzystasz, w każdej chwili możesz zmienić kod pin. W tym celu wprowadź kombinację klawiszy. Gwiazdka, gwiazdka, 0,4 gwiazdka, stary kod pin, gwiazdka, nowy kod pin, gwiazdka. Następnie powtórz nowy kod PIN. Zakończ krzyżykiem i zatwierdź przyciskiem połączenia. Jeżeli zapomnisz swojego kodu PIN i trzy razy wprowadzisz go błędnie, twoja karta SIM zostanie zablokowana. Możesz ją odblokować kodem PUK. Aby to zrobić, wpisz w swoim telefonie kod: gwiazdka gwiazdka 05 gwiazdka, podaj kod PUK, gwiazdka, nowy kod PIN, gwiazdka. Powtórz nowy kod PIN, zakończ krzyżykiem i zatwierdź przyciskiem połączenia. Więcej informacji na temat kodu PIN znajdziesz na orange.pl